Cześć wszystkim, znowu Pony 7, a szczyciąg Raymana 3. Dzisiaj latamy tym czymś. Okej. Co to właściwie jest? Nie wiadomo. Dorvox. God Dorvox. Globox to dorwał gdzieś. Okej. Co, że mogę się obracać przyciskami. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale dobra. Dobra, lecimy. Co my tu mamy? Do boju, Rayman! Aha! Dobra. Tak. W tym poziomie poza tym zlataniem będziemy również sporo strzelać. Problem z tym, że celowanie w tym napadzie jest dosyć karkołomne, więc... mogę otrzymać troszkę obrażeń tu i tam, więc... Jak się nie uda ich wystarczająco szybko zastrzelić, to oni do nas strzelają. O właśnie, otrzymują obrażenia i tracimy punkty, więc... to nie jest dobre, więc... staram się tego unikać. Widzisz, że mamy jeszcze 4000 punktów do zebrania. Globox Andre nie jest dzieckiem. Ale dobra, jego... dla jego chyba już za późno. My już chyba tego nie wytłumaczymy. Tak, spoko. Andre, słyszysz mnie? Masz wyrybistą metę. Tylko mogłoby być trochę więcej okien. Zdecydowanie mogłoby być więcej okien, ale... ale co tam? Nie znam się na... na architekturze. Chcesz zawezwać Tetrisa? Niedobrze. Okej, więcej panów. Zbierzemy się do dzieła. A przy okazji demolujemy wszystko na naszej drodze z tyłu. Haha. A czemu by nie? Okej. To było nieidealne. Dobra. Mówiłem, celowanie w tym napadzie jest trochę karkołomne. Ajajajaj. Ta. Nie idzie mi najlepiej. Okej. Dobra. Jeszcze kolejna grupa. Okej. Dobra, przeżyliśmy. Ale jeszcze nie koniec. Okej, mam 44 tysiące, więc... jeżeli to, co czytam, jest prawdziwe, to powinniśmy odblokować ten sekret. Ale okej, dobra. Zobaczymy. Najpierw musimy przeżyć jeszcze to. Więc starajmy się. Okej. Wszyscy? Tak. Wszyscy i wszystko. Globox, Globox. Okej, dobra. Czeka nas tutaj jeszcze jedno wyzwanie, mianowicie ten pokój. Ta, ten pokój to jest czysta losowość. Wierzcie mi. Jeżeli damy się złapać, to otrzymujemy tutaj naprawdę duże obrażenia. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, okej, udało się. Raz, dwa, trzy. A, okej, dobra, przeżyłem. Chociaż było blisko. Okej. Teraz wolę nie zapeszyć. Okej. Chyba się zbliżamy do końca. Andre, jesteśmy! Spoko, fajnie, Globox. Super. Dobra. Wierzcie mi, ten ostatni pokój to jest czysta losowość, czy się uda to przejść, czy nie. Więc... cieszę się, że udało się za pierwszym razem. Pewno chcielibyście mnie oglądać, jak jeszcze to parę razy przechodzę, ale oszczędzę wam tego. Dobra, teraz wielkie pytanie, czy udało się odblokować największy sekret w grze? Jej, udało się! Okej. Dobra, udało mi się to pierwszy raz w życiu, więc będzie fajnie. Gdybyśmy nie mieli wystarczającej ilości punktów, to te drzwi by się nie otworzyły, więc... więc tak. Dobra. A my, co my tu możemy zrobić? Tak,
tutaj powinna być jakaś drabina, dokładnie. Możemy wejść na górę. I tutaj mamy, pierwsze mamy cztery kryształy, które zbiorę, żeby nam nie blokowały pięknego widoku. Sekretnego poziomu z małpą. To widzicie? Okej, tutaj trochę jest kiepski widok. Okej, tutaj może? Więc mamy tak, małpę biegającą na bieżni. Mamy tego stworka, który wincze dał się oskubać przez mroklumy. Oraz mamy ptaszka. Okej, ten pokój jakoś się nazywa. Ma jakąś specjalną nazwę, ale nie pamiętam, więc... Ościjmy go jako pokój z małpą. Tak. Więc to jest największy sekret w grze. Nie ma większego niż pokój z małpą, więc... Okej, fajnie, że udało się go pokazać. Nie byłem do końca pewien, czy się uda, więc też się cieszę. Dobra. A no jest koniec gadania. Bierzmy się do roboty. Mianowicie za Refluxa. I za Andrea. Okej. Jeszcze ostatnie punkciki tutaj. Okej. I dobra, idziemy. Chyba nie podoba mi się ten obiad. Popracujmy chyba nad zmianą menu. Dobra, to jest Reflux. Z nim walczymy ponownie, tak, na arenie. Ta walka jest troszkę łatwiejsza, ale dłuższa. Dobra, pierwsze. W początku musimy zdejmować mu tarczę elektryczną. Teraz bierzemy czerwoną puszkę i jedziemy go. Okej. I to tyle, tak. Nic więcej tu nie będzie za bardzo. Okej. Na razie wolno strzela, ale to się zmieni. Tak, w miarę jak będziemy mu zjeżdżać hapce, to zacznie coraz szybciej strzelać, tak. Tryb berserk, nazwijmy to. Okej. Okej, tego nie chciałem. No, zabiera sporo czasu ten piorun. Same wrażenia nie są aż tak złe. Aż mam tutaj sporo tych rzeczy do leczenia się. Ale sęk w tym, że zabiera nam to czas. Okej. Okay. No, punkty życia na razie się nie troszczę, bo... będzie jeszcze okazja do ich zregenerowania. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, mało bym nie trafił. A, podoba się, co? A! Skosztuj swojego rzeczy. Okej. Okay. Tak, ktoś specjalny się pytał w komentarzach, czy można zdobyć gdzieś tą różdżkę. Więc proszę bardzo, jest tutaj ona. Weź sobie. Można rzucać nimi piorunami i inne rzeczy robić, więc bardzo fajne. Okej, okay, dobra. No, teraz to się wyraźnie wkurzył. Dobra. Okej, okay, bierzemy puszkę. Okej. Okay. Trochę triki było dojście do niego. Okej, okay, dawaj! Ach, dobra. Ostatnie punkty życia zostały. Dobra, no cóż. Pobawimy się z nim jeszcze chwilę, skoro tak chce. Okej. Okay. Na puszka. I do widzenia panu. Haha! Dobra. Ale to oczywiście nie koniec. Reflux ma jeszcze parę trików w zanadrzu. Okej, okay, aktywować tryb. Ten... nie tryb, nie. To nie wiem co to było. Dobra. Rośnij potworku, rośnij! Czy jakkolwiek ona tam nie mówiła. Dobra. Okej, okay. W tej fazie musimy unikać jego dużych ataków pięścią. Ma dwa ataki, jeden podrzucający, a drugi koszący. Jak na razie używa tylko podrzucającego. Okej, okay, to jest ten koszący. Takim koszącym bronimy się w tych wyrwach. A przed atakiem podrzucającym musimy podskakiwać po prostu. Jeżeli będziemy na ziemi, to on nas wtedy podrzuci i zrani nas w powietrzu, więc trzeba uważać. Okej. Okay. Na razie idzie dobrze. Okej, okay. A tak właśnie podrzuci.
Na razie jeszcze nie trafił, dobra. Okej, zabrałem puszkę. Puszki potrzebujemy tutaj, żeby dojść. Okej. Czerwoną puszkę i teraz wchodzimy na ramię i dowijamy dziada, haha. Tak, to ci się podoba, Reflux, co? Jak ci się to podoba? Czemu nic nie mówisz, ha? Dobra, poszło całkiem dobrze. Teraz bez dużego gadania od razu idziemy. Teraz z otrzymywaniem obrażeń coraz szybciej będzie atakował, więc ma się również coraz mniej czasu na reakcji. Więc będzie troszkę trudniej. Ale generalnie nie jest trudno. Okej, dobra. Zebrana puszka. Okej. Okej. Bieram. I jedziemy dziada. Okej, spodobałem, więc chyba nie zdążę w tej... Okej, nie zdążyłem, dobra. No to biegniemy szybko. Jeszcze będzie jedna faza. Okej, dobra. Nie zdążyłem uniknąć, dobra. To było kiepskie, ale... Aj! Dobra. Nie daje mi się ruszyć. Dobra, tak lepiej. Tak lepiej. Mówiłem, coraz szybciej atakuje. Coraz mniej czasu daje na zorientowanie się, co zamierza wykonać. Okej. Znowu puszcza miny. Te miny są bezużyteczne. Jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się na żadną wejść. Trochę trudno, jeżeli ma się go na plecach. Andy. Dobra rada. Andy. Okej, dobra. Przechodzimy do fazy trzeciej. Się reflux chyba robi jeszcze większy. To będzie faza zręcznościowa. Gdzie musimy wejść na szczyt. Okej, dobra. Tutaj też jest również sekret. Mianowicie można tutaj zeskoczyć. Tam gdzieś jest ukryta półka, po której można wejść po ostatni zielony kryształ w grze. Ale nie zrobię tego, bo jeżeli nie wyceluję, a tam trzeba wykonać niezły skok wiary. Jeżeli źle się wyceluje ten skok wiary, to jest game over i trzeba wszystkie fazy od nowa zaczynać, więc to chyba nie jest tego warte. Okej. Okej, musimy się również spieszyć, bo platformy znikają. A platformy są potrzebne. Okej, dobra. Nie udało się, dobra, wracamy. Wracamy na dół. Kiedy dotkniemy samego dołu, platformy się zresetują, więc mamy kolejną szansę. Okej. 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 Górę. Nie jestem do końca pewien, jak unikać tych jego ataków. A cóż. Okej. A, dawaj Rayman! Okej, dobra. To mu się nie stracić. Naprawdę nie wiem, jak unikać tych ataków, ale dobra. Jesteśmy już prawie na samej górze. Gdzie czeka nas... Pomarańczowa puszka, jej! Aha! Jak to ci się spodoba, Reflux? Giń! Ha! Dobra. Ale to oczywiście nie jest koniec. Najwidoczniej im bardziej się go bije, tym większy rośnie, więc... Dobra robota, Rayman. Bij go jeszcze. Okej, dobra. Ma na nami przewagę powietrzną. Rayman, to ja, no chodź, skakuj. Jedziemy do Tetrisa. Andre ma tam sprawę.
Jedziemy do Tetrisa, dawaj! Okej. Okay. Ostateczna walka z André. Nie z André. Z tym czymś, ze Fluxem będzie w powietrzu. Okej, okay, dobra, i znowu muszę strzelać tym czymś. Gdzie jak już mówiłem, że... Tak, strzelanie tym... Celowanie tym napadzie jest bardzo karkołomne, moim zdaniem, więc... Może dlatego, że mam... pad za 20 zł. Ale cóż, dobra, to inna sprawa. Okej. Okay. Ej, środek, środek. Okej, okay, dobra. Teraz gdzieś tutaj musimy celować. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Udało się. O, pierwsza faza. Teraz będziemy musieli sobie troszkę postrzelać mroklumy. Ej, on wypluwa mroklumy. I one będą iść w jego kierunku i będą go regenerować. Więc musimy ustrzelić jak najwięcej, zanim tak dojdzie do niego. Tak, właśnie. Tak, trochę ten celownik mógłby się pojawiać cały czas, nie tylko wtedy, kiedy jestem gotowy do strzału. Więc troszkę by to pomogło. Okej, okay, dobra. Okej, okay, chyba całkiem sporo udało mi się zestrzelić za pierwszym razem. Okej, okay, jeszcze tutaj jeden. I tam są jeszcze dwa, których raczej nie dopadnę. Okej. Okay. Okej. Okay. Poszło chyba całkiem spoko. Dobra. Więc wracamy do fazy lotniczej. Strzelamy do niego znowu. Teraz będzie coraz szybciej, au. Coraz szybciej będzie strzelał pociskami. Więc coraz mniej czasu jest na celowanie, na strzelanie do tego czegoś, więc... No to jest jeszcze jedna sprawa, ile wcześniej, pewnie usłyszycie, ile wcześniej podczas sekcji latanej z tymi... w wieży Leptysa, to działko miało ogień automatyczny, więc wystarczyło przytrzymać przycisk i ono strzelało. Teraz nie ma ognia automatycznego i muszę cały czas nawalać ten przycisk, żeby ono strzelało, więc... Pierwszy raz jak przechodziłem Raymana, przechodziłem go na klawiaturze i musiałem nawalać cały czas spację, żeby strzelać, więc wierzcie mi, po pokonaniu refluksa palce nieźle mi bolały. Okej, okay, dobra. Było. Gdzieś tak musimy gdzieś tak pod kątem celować. Okej, okay, dobra. Nieźle, nieźle. A Globox, Globox, jesteś niepoprawnym optymistą. Jeżeli tak to mogę nazwać. Chyba mogę, prawda? Okej, okay, dobra. O, strzelamy do nich. Okej. Okay. Unikamy tych tegesów czerwonych. One zadają spore obrażenia. Okej. Okay. Okej, okay. To chyba nie poszło mi najlepiej. Teraz. Okej, okay. To jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay. Może już nie będzie trzeciej fazy. Strzelania. Jeżeli dobrze poszło, to chyba teraz już powinien paść, więc to powinna być ostatnia faza, dobra. Bierzemy się za niego. Strzelamy. Znowu. Znowu przyspiesza. Okej. Okay. Okej. Okay. A? Okej. A? Tak dobrze wyszło. Ej, aj, aj, aj. Ej, dobra. Dobra. Okej, okay, ostatnia faza. Myślałem, że się obędzie bez tej trzeciej fazy, ale no cóż. Najdalej nie poszło mi aż tak dobrze. No dobra. Już mam tylko kilka mroklumów do zestrzelenia. Ten był gdzieś tutaj. Tak, był tutaj. Zaraz się po niego wrócę. Okej. Okay. I tutaj był jeszcze jeden. Wracaj. Okej, okay, tam jest jeszcze jeden. Ciekawe, czy uda mi się go wystrzelić.
okej. Okay. Udało. Ale jeszcze jedna faza nas czeka. No cóż, trudno. Do roboty, Rayman! Już prawie koniec. Już prawie koniec. W sumie w drugiej fazie zauważyłem znaczną przyspieszenie jego częstotliwości ataków, a teraz już tak mniej. Okej. Okay. Tak, dobrze jest na początku dużą serię opuścić, ale tak jak mówiłem, dosyć ciężko mi się celuje tym padem. Okej, okay, dobra. Ostatni strzał. Do widzenia, Reflux. Temu panu już podziękujemy. Tak się kończy zabawa z złymi różdżkami. Złych bogów. O, kogo my tu mamy? Czemu nie? Czemu nie? Globoxa tu nie ma, Andre. Czas. Tak. Koniec z tobą, Andre. Mam coś, czego nie możesz pokonać. Coś, co jest twoją słabością. Tak. Tak się pokonuje Ambre. Pokazując mu język. Nie wiesz, czemu by nie. Okej. Okay. Okej, okay, lecą. Rayman z Globoxem. Nie wiem, co ich wystrzeliło, tak? Ale... ale lecą. Hej, od tego się zaczęło. No, super. Nareszcie będę mógł się porządnie wyspać. Hej, a tobie co jest? Chodzi o Andre. Brakuje mi go. O, biedny Globox. No wiesz, teraz jest mu znacznie lepiej. Zobacz, jakie te lunki są szczęśliwe. To co? Chcę, żeby Andre wrócił. Wiesz, może lepiej nie. Zresztą, nie bardzo wiem, jakim cudem. Trzeba nastraszyć czerwonego lunka. Aha. No wiesz co? Nie mam co robić, tylko straszyć lunki. Hmm. Lepiej tego nie robić. Lepiej nie robić tego świadomie, ani podświadomie. A zwłaszcza lepiej, żeby twoje podświadome ręce tego nie robiły. Okej, dobra. No coś kombinują. Tak. Chcą przestracić rzeczy ślumka. O, do, okej, dobra, ciekawe jak to zrobią. Są tylko parą w dłoni. Ciekawe jak chcą przestracić. O! Spryciarze. Ta. Super. Okej, tak się kończy Rayman 3. Nie masz czemu by nie. To jest jakiś tajny kod. On chyba gdzieś służył, żeby go wpisać na stronie Ubisoftu i coś tam zrobić, ale... cokolwiek ma oznaczać. Okej, okay, pora na napisy końcowe. Muzyczka jest fajna. W okazji będziemy patrzeć na tęczących tensjenów i innych rzeczy i inne rzeczy. Okej, okay, dobra, więc zakończenie. Cóż, niezbyt satysfakcjonujące. Dużo gorsze niż dwójce nawet. Chociaż dwójce czarnobrody, znaczy... tak on się nazywał? Chyba tak. Również uciekł. I również była szansa na kontynuację, ale nie. No cóż, dobra. Andre również nie wrócił nigdy, jak wiemy. Chyba że zamienił się w królika i wrócił. Ale to już inna sprawa. Tak właśnie. A, no, czasów Raymana 3 właściwie nie było porządnej gry z Raymanem w roli głównej. No w sumie jest Rayman Origins, ale to tak jakby jest prequel, a nie kontynuacja. No i to jest tak jakby w 2D, więc troszkę się nie liczy. No, ale okej. Okay. Spoko. Cieszmy się tymi grami, które są, ponieważ są bardzo dobre. Albo dobre, jak w przypadku trójki. Ale moim zdaniem jest gorsza od dwójki. Nie ma już takiego tajemniczego klimatu, takiej baśni, powiedzmy, bajki. Za to ma taki głupkowato-śmieszny klimat, co?
To jest średnio w moim typie. Ale okej, dobra. Może celowali bardziej współczesny target dzieci czy coś takiego. Nie wiem, dobra, nieważne. Okej. Poza tym, właśnie, jest jeszcze cała masa poziomów dodatkowych, które odblokowałem grając w grę. Większość z nich to głównie jakieś filmiki. Większość z nich to są takie filmiki instruktażowe, pokazujące mroklumom, jak się zająć Raymanem. Są całkiem śmieszne. Jeżeli... tak. Poza tym filmikami są jeszcze również jakieś minigierki. Jest jakaś minigierka w takim pseudo 2D. Powiedzmy, że 2D w 3D. Troszkę udająca pierwszego Raymana. Jest jeszcze parę innych minigierek, których w sumie nie pamiętam, bo nie zapadły mi jakoś pamięć. Więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć te filmiki, albo te minigry, to piszcie w komentarzach. Mogę jeszcze je ponagrywać, pokazać wam. No, dla mnie to są one średnio już interesujące. Średnio godne pokazania, więc sam siebie już nie chcę ich pokazać, więc już dla mnie temat Raymana 3 jest skończony. Ale jeżeli wy chcecie, to piszcie. Jeżeli będzie, zbierze się kilka osób, które będzie chciało, tak najbardziej nagram je, pokażę. Cóż, dobra. W tym czasie tańczący Tenshin. Kurczę, myślałem, że się będą zmieniać postacie, że będą również inne postacie tańczyć, a to tylko Tenshin. Jestem troszkę zawiedziony. Chociaż muzyczka jest fajna. Ja patrzyłem trochę na napisy. Miałem patrzeć... Tak, lubię zawsze wypatrywać w napisach końcowych polskich nazwisk. Ale nie patrzyłem póki co, więc mogłem coś przeoczyć. Tak, Ubisoft jest we Francji, więc całkiem niedaleko nas, więc jest całkiem spora szansa, że jakiś tam Polak czy dwa się znaleźli w zespole. I to nie tylko jako tłumacze w wersji polskiej. A cóż, dobra. Jeżeli wy zwracaliście uwagę, to może coś znaleźliście i dajcie znać. A ja na razie nic nie widzę. O, bardzo chętnie też... Gdyby ktoś chciał jeszcze parę jakieś inne klasyczne zręcznościówki, żebym nagrał, to dajcie mi o tym znać. W sumie z innych klasycznych zręcznościówek 3D to grałem w Psychonauts, ale to jest dosyć trudna gra, więc i długa, więc nagranie by jej zajęłoby sporo czasu. Ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to przecież również mogę je nagrać. A poza tym... w sumie tak... tych... Era klasycznych zręcznościówek 3D przypada bardziej na czas PlayStation 1. Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, jeszcze... co tam było? Jeszcze parę takich innych klasycznych gier, których teraz nie przytoczę, bo mam słabą pamięć do nazw. Większość z nich nie grałem, jeszcze nigdy nie miałem PlayStation 1. Grałem głównie te, co na PC-cie mogliśmy znaleźć, więc Rayman. Więc Rayman. Ale jakby ktoś był zainteresowany, również mogę coś obczaić, bo... znaleźć emulator PlayStation 1 to nie problem. Wszystkie znaki handlowe są własnością odpowiednich osób firm. 2003 Ubisoft Entertainment. Wszelkie prawa zastrzeżone. Okej, to chyba tyle, tak? Jeżeli chodzi o napisy końcowe, więc... Okej, dobra. Jak widzicie, sporo udało mi się poprawić wynik poziomu. Więc dużo to zasługa tych ukrytych szmaragdów w ostatnim pokoju. Więc tak. Zatem resztę poziomów też nie miałem zbyt... perfekcyjną, tak. Klatek można było więcej pozbierać, ale i tak udało się zebrać maksymalną liczbę punktów życia, więc jest spoko. Okej, dobra, są te dodatki, więc
Jeżeli ktoś chce, mogę jeszcze ponagrywać. Ale to, jak mówię, jeżeli będziecie chcieli, piszcie o tym. Inaczej mi się nie zechce. Okej, dobra. Dla mojego smędzenia o niczym. Dziękuję wszystkim za uwagę. To był Rayman 3. Słyszymy się w innych seriach, bądź innych przyszłych seriach. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.